Czołem. Dziś opowiem Wam trochę na temat moich przemyśleń odnośnie podstawowego treningu walki długim mieczem w Kingdom Come Deliverance. Ja nazywam się Kuba Potocki i ostatnimi czasy lubię nakrzyjać mieczem Henryka. Zacznijmy od razu z grubej rury. Kingdom Come Deliverance nie jest ani symulacją życia w średniowieczu, ani tym bardziej symulacją walki z tamtego okresu. Jest to gra komputerowa, a celem każdej gry komputerowej jest dawanie przyjemności graczom. No dobra, ale w takim razie, czy system walki w Kingdom Come Deliverance jest przyjemny? Dla mnie jest. I to nawet bardzo. A czy oddaje on wiernie średniowieczne sposoby walki? Niespecjalnie. Jak dla mnie jest to bardzo uproszczone wyobrażenie tego, jak walka w tamtych czasach mogła wyglądać. Ale z drugiej strony dla kogoś, kto nigdy nie miał styczności z fechtunkiem, taki obraz walki może być bardzo przekonywujący. Natomiast jeśli chcielibyście zasmakować prawdziwej symulacji walki mieczem, no to powinniście czym prędzej zacząć uczęszczać na treningi DSW. Z drugiej strony, jeżeli rozłożylibyśmy ten system walki na czynniki pierwsze, no to mogłoby się okazać, że wiele tego, co można spotkać na treningach dawnych europejskich sztuk walki, zostało bezpośrednio przeniesione do gry. I na tych elementach chciałbym się właśnie skupić w tym odcinku. Dla tych, którzy jeszcze nie grali w Kingdom Come Deliverance, ostrzeżenie. Spodziewajcie się spoilerów, ale takich raczej niegroźnych. Tym, co urzekło mnie chyba najbardziej od samego początku rozgrywki, jest fakt, że nasz Henryk, czyli postać, w którą się wcielamy, jest tak nieogarnięty życiowo, że aż wręcz trochę przygłupawy. To tak jakby trzymany był pod kloszem przez większą część życia, a my, jako gracze, nagle mamy za zadanie zrobić z niego prawdziwego faceta. Co czekasz, żołnierzu? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass! This is all good, clean, fun! Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, douches! On jest nieudaczny do tego stopnia, że córka młynarza ratuje mu dupę przed jakimiś bandytami, którzy chcą go wypatroszyć jego własnym mieczem. I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że ja czerpię jakąś specjalną przyjemność z wcielania się w rolę totalnych debili. Chodzi raczej o to, że gdyby w tym momencie każdego z nas przed komputera wziąć i przenieść w czasie właśnie w realia średniowieczne, no to nie ukrywam, że zanim przystosowalibyśmy się do życia w tamtych warunkach, no musiałoby minąć troszeczkę czasu. I według mnie postać Henryka daje nam szansę przeżycia właśnie dokładnie takiego doświadczenia. Znaczy poznawanie świata okiem młodzieńca, który nawet nie wie, że nic nie wie. Wliczając w to oczywiście posługiwanie się bronią białą. Ty też byś był takim Henrykiem, gdyby przenieść się sprzed komputera do brutalnego okresu, jakim było późne średniowiecze. No dobra, ale przejdźmy już do rzeczy. Chciałbym się skupić teraz na kilku detalach, obok których mogliście przejść zupełnie obojętnie, a z kolei które sprawiają, że trening walki mieczem w Kingdom Come Deliverance jest tak bardzo przekonywujący. I ponownie odniosę się do perspektywy, z jakiej poznajemy świat. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. This hour. Zaczynamy jako wieśniak. Syn kowala, który mieszka w dziurze zabitej dechami.
i prawdopodobnie nigdy nie miał miecza w dłoni, a przynajmniej nie do celów, do jakich przeznaczony jest miecz. Brzmi znajomo? I tu nagle pojawia się wędrowny mistrz Waniek, który, jeśli zechcemy, no, nauczy nas podstawowych uderzeń. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? Trening oczywiście nie kończy się najlepiej, bo budzimy się rano z rozwaloną ręką i musimy się tłumaczyć wściekłej mamusce. Oh, Henry. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? W każdym razie, jeśli zdecydujemy się na kolejny trening z mistrzem Wańkiem, wtedy dowiadujemy się od niego kilku przydatnych rzeczy. Pierwsza to taka, aby podczas walki być w ciągłym ruchu. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Druga rzecz to, aby generować siłę swoich uderzeń z masy naszego ciała. A trzecia, by wielokrotnie atakować przeciwnika z seriami, uderzając z różnych kierunków. Wszystkie te trzy wskazówki są przeniesione w zasadzie jeden do jednego z tego, co możemy przeczytać w traktatach szermierczych z tamtego okresu. Otóż pojęcie frequens motus, czyli dosłownie tłumacząc ciągły ruch, jest pewną koncepcją, która dokładnie pokrywa się z tym, czego uczymy się od mistrza Wańka. Dokładnie to samo możemy przeczytać z traktatu Hanko-Dobringera z 1389 roku. Tutaj zacytuję przekład autorstwa Davida Lindholma w języku angielskim. He who is still is dead. He who moves will live. Tak więc ta pierwsza lekcja jest w zasadzie w 100% zgodna z naukami dawnych mistrzów fechtunku. Podobnie zresztą jest w przypadku drugiej lekcji mistrza Wańka, w której mówi on, że siłę uderzeń powinniśmy generować z całej masy naszego ciała. Oto wskazówka, którą można przeczytać w wersetach Johannesa Lichtenauera. Zacytowałbym wam ten fragment w oryginale, ale nie chcę sobie kaleczyć języka, więc posłużę się Googlem. Mit Gänzen liebi fechten, was du starkeres trüben. A po ludzku, w języku angielskim, w przekładzie Henry'ego Toblera, brzmi on następująco. To fight with the entire body is what you powerfully want to do. Co z grubsza znaczy tyle, że aby mocno uderzać, trzeba walczyć całym ciałem. Ostatnią rzeczą, jakiej się uczymy od mistrza Wańka, jest rada, aby zawsze atakować serią ciosów w różne otwarcia. I tutaj też jest taka bezpośrednia analogia do tego, co możemy znaleźć w traktatach szermierczych. Chodzi o tak zwany cukn, czyli technikę polegającą na nieustannym atakowaniu przeciwnika z różnych kierunków, tak aby samemu trzymać inicjatywę, skłaniając przeciwnika do obrony, aż w końcu popełni jakiś błąd. No i pewnie myślicie, że to już koniec. Otóż nie. Ja się dopiero rozkręcam. Przy okazji treningu uczymy się 7 postaw i 6 ataków. Mamy tutaj 3 warianty Wong Tak, czyli postawy z tak zwanego dachu. Są to po kolei dach centralny, dach prawy, dach lewy oraz jako uzupełnienie 2 warianty czegoś, co przypomina postawę Neighbourhood, prawej i z lewej strony. O ile do tych 3 wariantów postawy dachu za bardzo się nie mogę przyczepić, no może poza faktem, że ułożenie rąk troszeczkę za bardzo nam eksponuje przedramię ręki słabej, tak w przypadku postawy Neighbourhood, no tutaj już wygląda to troszkę inaczej niż to, co możemy zaobserwować na XV-wiecznych ilustracjach.
Mianowicie chodzi o to, że miecz trzymany jest troszeczkę za wysoko. Przez to też dochodzi do eksponowania takiego aż przesadnego naszego przedramienia w ręce słabej, czyli tej, która trzyma za głowicę. Ostatnimi postawami są te, których używamy przy wykonywaniu pchnięć. I tutaj też mamy jedną z prawej i drugą z lewej strony. O ile prawy wariant jest wiernym odwzorowaniem postawy klucza, czyli tak zwanego Schlüssel, tak nigdzie nie spotkałem się z lewym odpowiednikiem tejże postawy. Ta postawa opisana jest dopiero w XVI wieku przez Joachima Meyera. I jest to okres, który specjalnie mnie nigdy nie rajcował, więc nie będę się tutaj wdawał w szczegóły. Zadajmy sobie pytanie, czy taka postawa mogłaby funkcjonować na początku XV wieku? Według mnie teoretycznie jest to możliwe, choć nie jesteśmy w stanie w 100% tego udowodnić, bo nie zachowały się żadne źródła pisane, które by przedstawiały zastosowanie takiej postawy. Natomiast też trzeba mieć świadomość tego, że traktaty były spisywane przez w zasadzie najbardziej elitarną grupę wojowników, na jaką mogliśmy się natknąć w średniowieczu. Więc to nie znaczy, że ktoś, kto nie spisywał traktatów, nie stosował sobie po prostu jakiejś innej postawy do walki. Tym bardziej, że w XVI wieku no ona została w końcu przez Joachima Meyera opisana. Więc w teorii mogło być tak, że ktoś już wcześniej na nią wpadł i jej używał. Natomiast ona nie była rozpowszechniona, bo swojej wiedzy ten ktoś, kto jej używał, nie przekazał na piśmie. Tak więc o tym, co nie zostało zapisane w traktatach szermierczych, możemy sobie tylko gdybać. Ale nie wydaje mi się, żeby to było jakieś specjalnie duże nadużycie, że twórcy gry komputerowej postanowili wrzucić do systemu walki jakąś postawę, która pojawiła się w źródłach historycznych dopiero 100 lat po wydarzeniach, które miały miejsce wewnątrz gry. Zresztą, wydaje mi się, że te wszystkie uproszczenia i przekłamania wynikają z tego, że twórcy musieli pójść na pewien kompromis, żeby ten system walki nie był zbyt skomplikowany i właśnie, żeby był przyjemny. Także jak dla mnie odwalili kawał dobrej roboty, mimo wszystko. W przypadku atakowania przeciwnika sprawa wygląda bardzo podobnie. Mamy tutaj bardzo wiele uproszczeń i ograniczeń. No ale zacznijmy od początku. Z każdej postawy możemy wyprowadzić tylko jeden rodzaj uderzenia oraz pchnięcie. No ale skupmy się najpierw na uderzeniach. Tak więc z dachu centralnego możemy uderzać tylko wertykalnie, atakując głowę przeciwnika. Z prawego dachu możemy atakować tylko prawe otwarcie, atakując z góry. Z lewego dachu tylko lewe otwarcie, również atakując z góry. Z postawy prawego Neibenhut możemy atakować tylko prawe otwarcie przeciwnika uderzeniem dolnym. I analogicznie z lewego Neibenhut możemy atakować tylko i wyłącznie lewe otwarcie naszego przeciwnika uderzeniem dolnym. Do tego dochodzą pchnięcia, które możemy wykonywać w dowolnym momencie z każdej postawy. Natomiast trzeba mieć świadomość, że jeżeli stoimy w dachu centralnym i mamy ręce uniesione wysoko do góry, to aby wykonać pchnięcie z tej postawy, nasza postać musi przejść najpierw do prawej lub lewej postawy klucza i dopiero wtedy pchnąć przeciwnika. Dlatego z dachu centralnego potrzebna jest trochę dłuższa droga do przebycia niż z pozostałych postaw. O ile do mechaniki pchnięć nie mam tam jakichś specjalnych zastrzeżeń, biorąc poprawkę na te wszystkie uproszczenia, tak w przypadku uderzeń te ograniczenia, które narzuca nam system walki, zaczynają troszeczkę już kłuć w oczy. Chodzi w zasadzie o to, że z postawy prawego i lewego dachu możemy w rzeczywistości wykonywać zarówno uderzenia górne, jak i uderzenia dolne, co w grze jest w zasadzie zupełnie niemożliwe.
No i tutaj widać ponownie, że twórcy musieli iść na pewien kompromis. I po dokładnej analizie teraz dla mnie jest to oczywiste, że ta dziwna postawa Neighborhood tak naprawdę jest taką stacją pośrednią, przez którą płynnie się przechodzi, jeśli chcemy wykonać dolne uderzenie z postawy dachu. Zresztą popatrzcie sami. Na tym wideo wykonuję serię uderzeń dolnych, zaczynając z postawy prawego dachu. Tutaj popatrzmy na inną perspektywę i zatrzymajmy wideo dokładnie w tym momencie. Czy coś Wam to przypomina? Tak więc, gdyby twórcy nie rozbijali tej mechaniki na czynniki pierwsze, to mielibyśmy do czynienia tylko z trzema postawami, czyli dach centralny, prawy dach, lewy dach, z których moglibyśmy wykonywać uderzenia zarówno górne, jak i dolne. Natomiast z tych trzech postaw zrobiono postaw 5 i każdą z nich ograniczono do możliwości wykonania tylko jednego uderzenia z góry lub z dołu, w zależności od tego, w jakiej postawie stoimy. Tak na marginesie, z postawy dachu można też wykonywać uderzenia horyzontalne, a pchnięcia można podzielić na górne i dolne, ale celowo pominąłem te kwestie, żeby jeszcze bardziej nie komplikować tutaj sprawy. I w ten oto sposób dochodzimy do pytania ostatecznego. Jak ocenić te wszystkie rozwiązania? Wydaje mi się, że purystów traktatowych te wszystkie nieścisłości, uproszczenia mogłyby skutecznie zniechęcić do rozgrywki. Natomiast według mnie tego typu uproszczenia są niezbędne, aby system walki był w ogóle grywalny, no i przy okazji przyjemny. Tym bardziej, jeśli mamy do czynienia z grą na myszce i klawiaturze. Mimo wszystko wydaje mi się, że na padzie gra chodziłaby troszeczkę lepiej, a przynajmniej walczyłoby się łatwiej. Być może dałoby się te postawy troszeczkę bardziej dopracować, ale z drugiej strony ekipa z Warhorse Studios dysponowała dosyć niewielkim budżetem jak na tak duże przedsięwzięcie, więc summa summarum, według mnie ten system walki, który nam zaproponowali, jest nawet bardziej niż zadowalający. Okej, pora kończyć, bo to wideo trwa już pewnie grubo ponad 10 minut, a ja dopiero co skończyłem omawiać podstawowy trening, który mamy, nie wiem, w pierwszej godzinie rozgrywki. W każdym razie, jeżeli odcinek Wam się podobał, dawajcie łapkę w górę, a jeżeli jesteście nowi na kanale, subskrybujcie go koniecznie z dzwoneczkiem, a wtedy nie ominą Was kolejne odcinki o systemie walki w Kingdom Come Deliverance. Z kolei, jeśli udało mi się kogoś z Was zainteresować tematyką szermierczą, no to zachęcam Was do śledzenia mnie w innych mediach społecznościowych oraz do zapoznania się z pozostałymi seriami tutaj na kanale. To by było na tyle, a tymczasem wracam do nakupiania mieczem Henryka. Na razie.